Cześć. Czasem słyszę, jak ktoś skarży się, że jego kamień nie chce ostrzyć noży. Mówię tu o dobrych lub bardzo dobrych kamieniach ceramicznych, bo to, że słabe kamienie nie chcą ostrzyć, to już sprawa oczywista. Dlaczego kamień nie chce ostrzyć? Odpowiedź jest prosta, bo zbyt długo siedział w wodzie. Materiał nasiąkł tak, że jego twardość i tym samym skuteczność spadła o kilka czy nawet kilkanaście klas. To tak, jakbyście chcieli ostrzyć na gąbce. Tak rozmoczony kamień przypomina strukturą gąbkę ze sporą ilością dziur i porów. Nawet jeśli kamień zrobiony jest z doskonałych materiałów, a będzie zbyt długo siedział w wodzie, stanie się miękki i wiotki. Nie będzie efektu tarcia między stalą a kamieniem, czyli nici z ostrzenia. Nóż będzie się ślizgał po kamieniu. Jeśli będziesz moczyć kamień dłużej niż 7-8 minut, każda kolejna minuta odbierze kamieniowi ceramicznemu około 10% mocy i skuteczności. 7-8 minut namaczania wystarczy na bardzo potężny kamień. Małe, niskie kamienie ceramiczne po 8 minutach przypominają właśnie wspomnianą już gąbkę. Jeśli producent nie napisze, jak długo moczyć kamień, znaczy to, że jego produkt nie jest wart Twojej uwagi. Będzie po chwili moczenia przypominał konsystencją ser Camembert.